Doda, ma za sobą trudny czas. Czułam, że się wykończę psychicznie i fizycznie. Doda, ma za sobą ciężkie miesiące. Na szczęście piosenkarka powoli dochodzi do siebie po podjęciu decyzji o rozstaniu z mężem. W rozmowie z Onet Rano gwiazda opowiedziała, dlaczego cieszyła się z nadejścia pandemii i jak czuje się po powrocie na scenę. Zdradziła także, jak dba o swoją perfekcyjną sylwetkę. Doda 9 czerwca oznajmiła na swoim Instagramie, że jej małżeństwo dobiegło końca. Gwiazda i Emil Stępień byli w związku 5 lat. Pobrali się w kwietniu 2018 roku w hiszpańskiej Marbelli w tajemnicy przed wszystkimi. Jednak już od jakiegoś czasu w ich związku nie układało się najlepiej, ale oboje zaprzeczali pogłoskom o kryzysie. Doda, ma za sobą ciężki rok. Doda nie ukrywa, że ostatnie miesiące były dla niej bardzo trudne. Artystka decyzję o rozstaniu podjęła jeszcze w ubiegłym roku, ale dopiero niedawno przyznała, że złożyła pozew rozwodowy. Dodatkowo nie miała wtedy chęci do pracy. W efekcie cieszyła się, kiedy zaczęła się pandemia i mogła odpocząć, bo i tak planowała przerwę od pracy. Już się odbijałam od ściany. Myślałam, że się wykończę psychicznie i fizycznie. Czułam, że jak się nie zatrzymam, to rozwalę sobie łeb o ścianę i tak też było parę razy. Cieszę się, że zaczęła się pandemia, bo miałam czas, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne, odpocząć i zatęsknić. Na nowo poczuć chęci do życia i pracy, mówiła w Onet Rano. Artystka cieszy się, że po przerwie mogła wrócić pełna zapału do pracy i zaprezentowała z tej okazji świetny singiel. Do którego powstał odważny i seksowny wideoklip, którym jej fani są wprost zachwyceni. Rapczewska zdradziła także, że za jakiś czas opowie o swoich przeżyciach. Bez presji, bez ciśnienia. Cieszę się, że mi się chce. Ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, w jakim byłam mroku przez ostatni rok. Bo widzą tylko uśmiechnięte zdjęcia na Instagramie. Przyjdzie czas, że zechce o tym opowiedzieć, że nie każdy jest ze skały i każdy ma swoje cięższe chwile, mówiła. Doda zdradziła, jak dba o kondycję i perfekcyjny wygląd. Gwiazda znana jest ze swojego obsesyjnego dbania o zdrową dietę i wygląd. Jednak nigdy nie wyglądała tak dobrze jak obecnie. Artystka nie ukrywa, że kosztuje ją to sporo wyrzeczeń, ale wiele nawyków wyniosła z rodzinnego domu.
to jej tata, Paweł Rabczewski, przekazał jej zamiłowanie do sportu. Jestem szczęściarą, bo mój tata jest sportowcem, mam w genach predyspozycję do aktywności. Lubię sport, lubię ten wysiłek, trzymać dietę. Taki mam styl życia, że źle bym się czuła, gdyby było inaczej. To są fakty, że z wiekiem wyglądam lepiej. Dlatego też z dumą podkreślam swój wiek. Jako człowiek wyszlachetniałam. Jestem teraz dużo bardziej spokojna i pewna siebie, nic nie muszę udowadniać. Pozbyłam się masek, albo mnie ktoś bierze taką, jaką jestem, albo wcale. Pozbycie się wszystkich używek bardzo mi pomogło w zachowaniu balansu i spokoju w życiu. Nie potrzebuję imprez ani ulepszaczy. Lubię spokój i lubię też takimi ludźmi się otaczać, mówiła Doda w rozmowie z Odetą Moro.